przy ulicy Krzyżykowskiego, obecnie Wojska Polskiego, urodziła się pani Teresa Butowska. Dzieciństwo spędziła w Ząbkach, ukończyła tutaj czwartą klasę szkoły podstawowej w naszej Jedynce. Potem wraz z rodzicami wielokrotnie przeprowadzała się po miastach Polski, aż zamieszkała w Gdańsku, gdzie studiowała na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, obecnie Akademii Sztuk Pięknych. Pani Teresa jest uznaną w Polsce i za granicą artystką malarką oraz artystką tkaczką. Jej akwarele, obrazy olejne oraz gobeliny znajdują się w wielu kolekcjach na całym świecie oraz między innymi w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie i Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Zapytacie, dlaczego o niej mówimy? Otóż dzisiaj podczas naszego pikniku ma miejsce wystawa plenerowa jej akwareli. A co najważniejsze, pani Teresa jest tutaj z nami. Zapraszam panią Teresę wraz z panem burmistrzem, wiceburmistrzem miasta Ząbki, panem Arturem Murawskim. Gorące brawa, pani Teresa Butowska! Witamy na scenie. Panie burmistrzu, oddaję mikrofon. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, pozwólcie, że w naszym wspólnym imieniu złożymy pani Teresie tak naprawdę podziękowania i ten skromny bukiet kwiatów na jej ręce za to, że tak naprawdę po tych wielu perypetiach, wędrując po całym kraju i nie tylko, wreszcie z powrotem trafiła do Ząbek. Niech te kwiaty będą takim ciepłym elementem, ciepłą tak naprawdę okazją do przywitania pani ponownie w Ząbkach i podziękowania za tą wspaniałą twórczość, że pani to nasze miasto w swoisty sposób, tak jak potrafi, rozsławia. Bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że pani tu u nas zagości na stałe. Gorące brawa, kochani. Jest nam bardzo miło powitać panią, pani Tereso. I cóż, zapraszamy do namiotu Towarzystwa Przyjaciół Ząbek na wystawę pani Teresy, gdzie będzie możliwość spotkania z naszą artystką, naszą rodowitą ząbkowianką. Dziękujemy bardzo. Kochani, a przed nami za chwilę kolejny występ, tym razem Miejski Ośrodek Kultury. Pani Beata Kudra, instruktor zajęć wokalnych, wystąpi za chwilę ze swoim zespołem. Pani Beato, zapraszamy na scenę. Gorąco.